Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie już dzień trzeci, jeżeli chodzi o poetycki pop quiz, więc mamy również trzeci zestaw pytań. No i od razu lecimy z odpowiedziami. W historii o Mulan Żelaznej Magnolii, z jakiego klanu pochodzi Taya, kupiec, którego spotyka Mulan? Z klanu Tygrysiego? Jeśli podczas użycia przez Weitela lśniącego miecza umiejętności nie do poskromienia zostaje wywołane wyładowanie elektryczne, które statystyki celu odnoszącego obrażenia są na stałe zmniejszone? Zmniejszane są intuicja i biegłość, troszkę długie pytanie. Jakich przeciwników upoluje Lukrecja? Zdradzona dzięki umiejętności życzenie śmierci, przeciwników z najwyższą skutecznością ataku. Jak miał kiedyś na imię Salaki, niosący klątwę? Miał on kiedyś na imię Sivi. No i ostatnie pytanie, w Unii Mądrości i Nadziei. Mądrość i Nadzieja odnoszą się do jakich bohaterów? Odnoszą się do Tasi Obierzysen i Ulmusa Władcy Olch. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień trzeci. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że te filmy wam pomagają. No i do zobaczenia tak naprawdę jutro przy okazji dnia czwartego.